Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play z tego. To jest Let's Play z tego, z niczego innego. I ojeny, ludzie już mi się tu pokazują, że grają. I jakieś moje ostatnie słowa przed tym. Mam nadzieję, że będzie dobrze. I od razu mówię, nagrywam jakieś 4 odcinki zaraz na zapas, żeby było na te 4 dni. Więc mam hype. Jeszcze nie odpalałem, więc... Let's do it! Aha. Wybranie pierwszej konfiguracji. Możemy trochę zaczekać. Tyle czekaliśmy na manię, tyle czekaliście u mnie na... Let's Play, biorąc pod uwagę, że wszyscy już inni nagrali, a ja musiałem niestety czekać, bo 2 tygodnie, tak? 2 tygodnie była opóźniona gra na PC i dlatego u mnie nie było. I oczywiście ci, którzy nie wiedzieli o tym, od razu mówili: Pixel, nagrywaj manię, Pixel, czemu nie nagrywasz manię, Pixel? Kurde, bele, czemu nie nagrywasz manię, Pixel? Czemu nie nagrywasz manii? Nagraj manię! To było takie... żałosne, no trochę powiem, no. Nie będę oszukiwał. Ale no... No jest, no wreszcie jest mania. Zaraz zaczniemy, jak tylko to się zainstaluje. Gdybym miał lepszy internet, to zrobiłbym livestream, ludzie, uwierzcie mi. Ale że nie mam, to nie. Pewnie zaraz będę musiał ściszać. A i pewnie mi się odpali na full screen, czy nie? Mam nadzieję, że jakiś konfig wyjdzie albo coś. Fajnie by było. W takim małym okienku, really? Halo? Czy to się uruchomi? Uszka mnie trochę bolą od tego. Aaaa, to tak dobrze wygląda. Jest, wreszcie. Nie mam ustawionej kontrolki, o nie. Z GameStop zostawię, że bla bla bla, dobra. Najpierw opcje. Wideo. Filter non, Windows size. Free niech będzie. Apply. O! Od razu lepiej. Yes. O! Jak to płynnie działa. Control key. A w sensie, że player one pewnie. Czy mój kontroler nie jest obsługiwany? Serio? Nie, serio! Mój kontroler nie jest obsługiwany, ludzie! Dlaczego oni mi się pojawiają wszyscy? Dobra. No cóż, no chyba sobie poradzimy jakoś na klawiaturze niestety, no nie na to liczyłem, ale no dobra, no. A więc Mania Mod. Chwila. Trzeba poczekać na... tutaj na intro. Musimy poczekać na intro. 2 razy poczekam. Bo jest zupełnie, znaczy nie zupełnie, ale no. Dobra. Jak to pięknie wygląda! Yes.
Panie i panowie, Sonic Mania wreszcie! No, więc dobra, teraz już zaczynamy na serio. Mam nadzieję, że framerate będzie dobry, więc to jest save select, jak w Sonic 3 & Knuckles. Będę przechodził tą grę 3 razy. Sonikiem i Tailsem, Tailsem oraz Knucklesem z niespodzianką, jeżeli chodzi o Knucklesa, więc zacznijmy, kurde. O. Ej, coś mi to przypomina, kurde. Bardzo mi to przypomina pewną grę. A panowie, co tu robicie? Taka ciekawostka, ten kamień nazywa się Phantom Ruby. Ten dźwięk powinien wam już dać coś do zrozumienia. O, gdzie my jesteśmy? Co się stało z nimi? Wszystkimi? Dobra, Green Hill Zone. Jak się używa tego drobdasza całego? Teraz tam była nieśmiertelność. Okej. Okay. Tak się używa drobdasza. No jakie to jest fajne! Więc tak, musicie trochę przytrzymać spindasz, żeby... Znaczy spindasz, musicie przytrzymać... Superstar, okej. Okay. Musicie drugi raz przytrzymać, co jest trochę dziwne, ale no dobra, no. O jeny, dobrze, że to było tu. Da się pewnie przy... O, dobra, teraz special stage. Uff, nie mogę tego zawalić. Więc to jest special stage, który bardzo przypomina mi Sonic R. Dobra, fajnie Michał, że grasz w Sonic Mania, ale pieprza jest mojego odcinka. Więc tak, cały myk polega na tym, że musimy tu zbierać Blue Sphere. Dla szybkości i pierścienie. Oj, dla czasu. Widzicie, nie jestem dobry w tej drugim aspekcie, czyli czasu. Zaraz pewnie go złapię. Słyszałem, że jeden ze special stage jest cholernie trudny, ale to był chyba czwarty albo piąty, nie pamiętam. No zobaczmy, jak to wyjdzie. Ahaha! Sonic got a Chaos Emerald. A Chaos Emerald? Score, dobry. Jest fajnie. Nie wiem, gdzie jest ten drugi. O, więc takie... Spindasz wreszcie, kurde. Wow! Dobra, moje kontrolki przestały działać, jeżeli chodzi o analog. Znaczy analog. Kurde, miałem wejść do Blue Sphere. Okej, więc teraz te... Okej. Nie mogę zejść teraz, a co nie? Dobra. No i fajnie, no i pierwszy akt dokończony. Yes! Kurde. Co to jest ten cool bonus, halo? W sensie, że nie dostałem obrażenia w ogóle? O! Nie! Dobra, trochę pierścieni zdobyć. Ja chcę do Blue Sphere, halo. Dobra, tu możemy iść do... początku aktu pierwszego. Trzeciego, przepraszam. Dum, 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 dum. Podoba mi się to. Oglądało się gameplaye, ludzie. To się... Ła. To się zna troszeczkę tu sekrety. Ała. That was unexpected. Ja chcę do Blue Sphere. Dobra. Słyszałem, że... wiem, że chyba podobno 20 pierścieni jest wymagane. Tak! I lecimy do Blue Sphere.
I to jest akurat ten sam special stage, co był pierwszy w Sonicu 3 and Knuckles. Więc fajnie. Bo pamiętam design go. Jaki to jest fajny remix. Jak to fajnie brzmi. Ale fajnie. Nie będę się starał robić to na perfect. Chociaż w sumie YOLO. Robię na perfect i zdobywam złoty pierścień i spadają mi kratki, nie wiem czemu. Może dlatego, że ta gra jest czasem źle zoptymalizowana, bo to jest właśnie taki trochę minus Retro Engine, I guess, że czasem może spadać bardzo klatki. Tak też miałem z Sonicem CD. Nawet na PS3 tak miałem. Żeby nie było, że masz słabego kompa. Nawet na PS3 mi spadały klatki. Sądzę, że chyba spędzam trochę za dużo czasu tutaj. Aha, bo tu jest czas, świetnie. A nie, to są pierścienie, dobra, mam po prostu monitor brudny. Gdy się układało jak akurat coś, co jest na moim monitorze, układa się z tym pierścieniem jak wskazówka, więc tak trochę przypał, no. Zrobiłem. Zaorane. No i złoty medal dostaję. Jeśli dobrze rozumiem, to tak jest, że są trzy medale. Jest... tyle mocy. Są trzy medale do zdobycia. Jest srebrny, który zdobywacie poprzez co? Srebrny, który zdobywacie poprzez po prostu chodzenie. Co? Kurde, zapomniałem. To jest trudne do skupienia się, okej? Zdobywacie... srebrne za zdobycie wszystkich Blue Sphere, ale nie. Chyba nie możecie zrobić tak? Chyba coś... nie. Nie wiem. Nie możecie... co? Kurde, znowu gadam głupoty, bo nie mogę się skupić, bo taki mam hype. Złoty medal dostaniecie za perfect, który pokazałem właśnie. Srebrny medal dostajecie za zdobycie wszystkich Blue Sphere, ale nie zdobycie wszystkich pierścieni, I guess. I brąz, nie wiem za co dostajecie, prawdopodobnie za zdobycie wszystkich Blue Sphere i w ogóle niezrobienie tych pierścieni. Więc nie wiem jak to jest ze special stage'ami, które są kompletnie ze Sonic Free, które mają pierścienie już w sobie. Nie wiem jak to się odbywa. I tak, większość tych special stage jest po prostu bazowana na tych z Sonic Free Knuckles. Więc to jest zawsze coś. Hint, hint, Sonic Free and Knuckles HD. Ale Sonic Free and Knuckles HD nie powstanie nigdy. Znaczy, nigdy. Kiedy wreszcie... po 30 latach od śmierci Michaela Jacksona. Jak nie... to wtedy prawdopodobnie zostanie zrobiony Sonic Free and Knuckles Remastered. Ewentualnie można dać inny soundtrack, ale... to nie mi zdecydować. No i tada. Mam to już zapisane, chociaż nie lubię tego, że muszę używać analoga, bo mi nie działa krzyżak z jakiegoś powodu, ale to dobra, można się przyzwyczaić. Jeszcze raz spróbuję z tym analogiem. No, patrzcie co tu się dzieje. No, to nie jest za dobre. Będę się starał robić te Blue Sphere, bo tak, bo mogę. Tu coś może być ciekawego. Nie, tu nie jest nic ciekawego. Łocie, panie, co to było? Najbardziej mnie bądź co bądź interesuje, gdzie jest więcej tych special stage'ów. Bo... póki co znalazłem jeden. Jest sześć jeszcze. Chociaż w sumie... bo wiem, gdzie jest jeszcze jeden, to znaczy nie wiem jak się do niego dostać. Bo nie pamiętam już po prostu. A więc... no nie, możecie mi... znaczy w sumie nie możecie mi powiedzieć, bo już dawno będę pogniknie za... no cóż. Zawsze się na to nabiorę, no kurde, no nigdy nie wiem kiedy, gdzie to jest. To przejście.
Ten remix jest taki fajny. Dlaczego to jest takie fajne? Ja cię kręcę. Ale ta gra jest fajna. Ale perspektywa jest tutaj okropna, no po prostu aż mnie boli głowa od patrzenia się na tą poziom. Po prostu popatrzę sobie na Sonika i tyle. I to jest na serio dziwne. Dobra. Zakładam, że po prostu przez scaling tu jest taki zły framerate. No nie wiem, ale no tak mi się wydaje po prostu, no. Myk. Ale jak ja mam zdobyć tam na końcu? Chyba, że mam przeskoczyć jeden. Wtedy tam, dobra, nie przemyślałem tego po prostu. Dobra, więc teraz kolejny boss, czyli... Dead Egg Robo. Come on here. O, ej, tego nie pamiętam. Okej, to nie jest to dobra taktyka. Oh no. No nie. Dobra. On tak blisko po prostu daje. Okej, dzięki Tails. Tu się Tails przydaje. Chyba przemyśleli bardzo dobrze Tails, co coś mi się wydaje. Kurde, Tails. Dobra. Yes! Ups, bye bye Eggman. Ooh. Hello. Siup. I ta animacja, dobra. Co się odwala? Teraz. Czemu to, a czemu oni tam skaczą w ogóle? To jest dziwne. Że Sonic tak się skula, to jest takie dziwne. O! Mamy Phantom Ruby. Eggman ma Phantom Ruby, co tu się odwala? O! Chemical Plant Zone. Okej. Okay. To jest nawiązanie do Toxic Cave w Sonic Spinball. By the way. Wiem by the way, gdzie jest tutaj Special Stage. Tails? Tails! Sterowanie Tailsem jest okropne. To muszę przyznać. Dobra, Tails, come on. Tu jest kolejny special stage. Tu jest życie tylko. YouTube mnie okłamał. O, i będziemy mieli dużo zabawy z Chemical Plant Zone. Prawdopodobnie trzeba będzie zrobić V2, gdzie zdobywam wszystkie szmaragdy. Ła. To było niespodziewane. Może tu jest? Nie. Ojej, no to będzie takie słabe szukanie tych szmaragdów. Okej, okay, teraz się nowości zaczynają. Znaczy, już były od początku, ale no. Jeny, ale trippy to jest. Nie! Tails. Tu jest. O! Okej. Okay. To było chamskie.
Co? Nie! Chyba sobie je robić. Zapomniałem, że to tu jest. Oh no. Zaraz tu. No właśnie. Dobra. Ja nie zrobię. O, o. Uff. Dalej, no special stage gdziekolwiek. Help me. Ej, a może tu jest? Nope. Zdecydowanie nie tu. Tails? Tails! A, dobra. Wystarczy dać analog, tudzież przycisk w dół i lecimy w dół. Tam pewnie coś jest. Nie, to jest chyba coś do exploringu po prostu i tyle. Nie zdobędę tych wszystkich szmaragdów na moim pierwszym playtraucie. No musiał zrobić drugi, gdzie zdobywam wszystkie szmaragdy. Oj. Dobra. Okej. Okay. To jest nowe. O-o. Nie podoba mi się. Ha, ten boss mi przypomina w coś innego, innego bossa. That was easy. Dlaczego Tails jest przed Sonikiem tak właściwie? Halo? Może mi ktoś wyjaśnić tą dziwną rzecz? Czy zostawi mi to w milczeniu? No przejdziemy Chemical Plant Zone, ludzie, i kończymy ten odcinek. O! O, teraz dobry shit będzie, patrzcie. I teraz woda robi się odbijająca. I teraz robi się super odbijająca. Dobra, coś tu musi być. Będę eksplorował. Po raz pierwszy w grze... O, o, nie. Don't do it! Co ja zrobiłem? A to jest bazowane na Knuckles Chaotix albo Sonic Crackers, jak widzicie. Prototypie Sonic... Knuckles Chaotix. Tails... Please help me. Tails... Come on here, buddy. No coś tu musi w końcu być. Damn. Where am I? Łodzie, panie. Co się tu odwala? Dobra, teraz ten DNA. Drop Dash jest fajny, chyba się już powoli do niego przyzwyczajam. O-o. Gdzie mnie to wyniesie? Oh boy. To jest takie... O! Nie spojrzałem się dokładnie, że to był sprite Eggmana tam. Dobra, dam na górę. Góra. Idziemy do góry. Zakładam, że pewnie ci, co wiedzą już, co jest w tej grze, to pewnie się ze mnie śmieją. Boże, co za noob. Albo coś. Ale proszę mnie usłyszeć. Ja po raz pierwszy gram w tą grę. O-o. Dobra, idziemy tu. Do Bluesfield. One mnie uratują. O, bo... Oj. Czy to jest... nie, to jest ten Super Szmaragdu, jakiś Special Stage to jest. Nie pamiętam którego, ale to jest Super Szmaragdu na 100%. Specjalnie przychodzę do Bluesphere, bo Bluesphere pozwala nam na odblokowanie różnych fajnych rzeczy. Między innymi ta niespodzianka, która będzie z playtroltem na Kylsa. O-o.
Wiecie, czego nie lubię w Blue Sphere, że zaczynam panikować, jak tylko robi się troszeczkę szybciej. Coś, że taka panika mnie bierze. Okej, okay. Ojej. Coś tu musi być. Ej. Nie, zniszczyło mi to. Dobra, ale na szczęście srebrne wystarczą. Gdzie powinienem iść? Przydałaby się teraz taka pomoc. Fajnie by było, jakbym dostał jakąś pomoc. Coś tu musi być. O, tu jest. Mało przechodzę super szmaragdy, więc nie pamiętam dokładnie ułożenia. Ale kurde, tak mało. Dobra, srebrny. Okej. Okay. Ciekawe, czy nadal będę miał tarczę. O, mam, no fajnie. Bardzo fajnie, to mi się podoba. Siup. Tu? No nie. Tu musi coś być. Wydaje mi się, że tu muszę iść. O. Halo, special stage. Na razie mieliśmy dwa, co nie? Dwa czy jeden, bo już nie pamiętam. Jeden mieliśmy chyba. Tylko. Serio, nic tu nie ma. Drop dash powinien być. No nie, ja tu chcę być akurat. Mam już 31 minut, a ja nie jestem w ogóle zmęczony. To jest. Łocie, panie. To jest chyba. Albo. Tak, to jest chyba super szmaragd. Znowu. Tak mi się wydaje. Mogę się mylić? Dlaczego ja to zrobiłem? Jestem idiotą. I przegrałem. I dupa. Dobra, ale to się zrobi w końcu. Tu. Tu jest tylko dla Nakresa droga. Damn it! To jest takie piękne, że mogę wreszcie pograć w grę. I jest to nowa gra! Już ludzie nie będą narzekali, że nagrywam same stare gry. Wow! Bubble Shield ma fizykę. To jest... fajne. Mogę? Poproszę special stage? Tu musi być special stage. Jest! Juhuu! Gdzie to poleciało? Tam jest. Ja sobie nazbieram rzeczy, przynajmniej... Wow! I wyjdę w Mach Speed. To w ogóle jest bazowane na... w sensie... HUD jest bazowany na grze Daytona USA zrobionej przez Sega. Fajna ścigałka. Nawet. Dobra, łódź się panie. Teraz co? Ja rozumiem słowa gotta go fast. Tylko kurde, nie mogę się utrzymać trochę na prostej osi. Gdzie on jest? Tam jest. Dobra. Jakiś bonus mam teraz. Coś. Dlaczego ja uważam, że tą trasą, a nie za nim? W końcu go dopadnę. Tyle się naszukałem tego special stage'a, nie mogę tego zrąbać. Chociaż dużo... dużo ryzykuję czasem. Okej, okay, teraz już go mam. Ha! Dobra, drugi szmaragd chaosu.
W tej grze jest chyba 14 zonów, 14 czy tam 15, więc sądzę, że co najmniej jeden szmaragd na zon uda mi się zdobyć. Chyba, ale ja muszę to skończyć, bo inaczej będzie dupa. Chyba tu mogę w sumie wejść. Nie widziałem tego. I będę robił przerwy między nagraniami, w sensie no... takie, żeby zapauzować i tak dalej, bo... action czasem mi lubi płatać figle i pewnie nie znając życie ten materiał w ogóle nie będzie... synchronizowany. I gramy teraz w Puyo Puyo. Albo jak to woli Dr. Robotnik Mean Bean Machine. Spróbuję ogarnąć. Jak ktoś nie gra w Puyo Puyo, to w sumie bardzo polecam. Chociaż jest trudne do ogarnięcia. Ale no w zasadzie to jest prawie jak Tetris. No zresztą i tak miały crossover niedawno. Puyo Puyo Tetris. Polecam gierkę w sumie. Więc... ja nie jestem dobry w Puyo Puyo, w żadnym wypadku, ale no... jakoś lubię w to grać. Czasem. Okej. Okay. Teraz trochę lepszy bonus. I po prostu kiedy my zdobędziemy parę tych bonusów... Dobra, Michał, przestań grać w Sonic Manię. Muszę to jakoś ogarnąć. Przynajmniej na następne sezony, bo będę nagrywał wszystkimi postaciami, więc... no. Okej. Dobra, krzyń się. Okej, zrobię tak. Get wrecked, Eggman. Całkiem jestem dobry w Puyo Puyo. Najwidoczniej. Biorąc pod uwagę, że to maszyna Eggmana. To jest chyba bardziej takie przetrwaj niż go urządzić kompletnie. Mówię, no ja w Puyo Puyo w żadnym wypadku dobry nie jestem. No dalej, Eggman. Juhu! I did it! Yeah, boy! Haha! Ale to jest fajne! Ale dobra, ludzie, to by było na tyle w tym odcinku. Zobaczcie jeszcze cutscenkę. Jaki zombie będzie? Studio Police Zombie akurat. A więc dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Studio Police Zone oczywiście zobaczycie w następnym odcinku, a więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa! Control!